w naszych założeniach. Porty we Wrocławowie, w Łebie i w Ustce są małymi portami szybkiego reagowania. Ze względu na ich wielkość, na wielkość dostępnych powierzchni wewnątrz portu, na zanurzenie portów, niestety najprawdopodobniej nie będą mogły pełnić funkcji prawdziwych portów O&M-owych, tak jak na przykład port Den Helder, który obsługuje holenderskie farmy. Port Den Helder ma 10 metrów zanurzenia, jest dużym portem, więc nasze porty rozpatrujemy pod kątem małych portów szybkiego reagowania, z których będą realizowały działania statki typu CTV, czyli Crew Transfer Vessels, z inżynierami, którzy będą najprawdopodobniej w reżimie codziennym wypływali na serwisy turbin. Stan zaawansowania procedur decyzyjnych dla poszczególnych lokalizacji obecnie dewelopowanych w Polsce przedstawia tabela, którą znajdą Państwo w raporcie. Większość z 5 inwestorów jest już na bardzo dużym etapie zaawansowania. Są prowadzone prace geologiczne. Część z deweloperów prowadzi jeszcze wstępne rozpoznanie geologiczne. Część z nich rozpoczęło już główne badania geotechniczne, które pozwolą określić warunki geologiczne i rodzaj fundamentów, który będzie instalowany na farmach wiatrowych. Jeżeli chodzi o wielkość rynku morskich farm wiatrowych, w pierwszej fazie zgodnie z ustawą o promowaniu morskich farm wiatrowych może zostać wybudowanych do 5,9 GW. Nie będzie to uzależnione jednak od badań geologicznych, wyboru fundamentów i turbin przez poszczególnych inwestorów, więc ta liczba może się jeszcze zmienić. W kolejnej fazie przyznanych może być 11 gigawatów w obecnych 11 lokalizacjach, znaczy w nowych 11 lokalizacjach. Rozpatrując porty serwisowe województwa pomorskiego, zgodnie z tym, co wypracowała grupa portowa, która tworzyła sektor DEAL, musieliśmy określić jakąś miarę, skalę, jaką będziemy mierzyli porty serwisowe w Polsce. Zdecydowaliśmy się na określenie, zarówno w raporcie, jak i w umowie sektorowej, na określenie parametrów portu serwisowego dla obsługi farmy wiatrowej o wielkości 1 gigawata. Teraz w zależności od tego, w jaki sposób będzie rosła moc zainstalowana na farmach wiatrowych w najbliższej odległości od portów serwisowych, wtedy parametry portu serwisowego będą rosnąć. Założyliśmy, że porty, tak jak mówiłem, będą obsługiwane przez jednostki CTV, będą portami szybkiego reagowania, co znaczy, że nie będziemy w portach województwa pomorskiego składowali elementów turbin wiatrowych, czyli nie będzie tam elementów potrzebnych do wymiany śmigieł, dużych elementów śmigieł, nie będzie tam turbin, nie będzie tam elementów wież wiatrowych, ani kabli, które muszą być odbierane z portu przez statki dużo większe niż te, które będą w stanie zmieścić się do portu Władysławowo, Łeba czy Ustka. Jeżeli chodzi o port Władysławową, obecne zanurzenie portów jest minimalnie na poziomie 4 metrów i może przyjmować jednostki do 80 metrów za zgodą kapitanatu. Jest to jeden z lepiej przystosowanych obecnie portów ze względu na to, że mieści się w przeciwieństwie do portu w Łebie i w Ustce poza centrum miasta, poza turystycznym centrum miasta. I nie jest usytuowany w
ujściu żadnej rzeki, co znaczy, że mamy więcej słonej wody, występuje tam rzadziej zlodzenie i port może być operacyjny przez teoretycznie większą liczbę dni w roku. Odległości farm wiatrowych, które znajdują się w pobliżu portu Wodysławowej, również znajdują się w raporcie, ze względu na to, że tutaj mamy małe cyferki. Port we Wodysławowie leży najbliżej farm wiatrowych firmy Ocean Winds, czyli projektu Gawind i Cewind, oraz w niedalekiej odległości do projektu Baltic Power firmy Orlen. Tak obecnie wygląda układ portu we Wodysławowie. A to jest jedna z koncepcji, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta Wodysławowo. Zakłada ona rozbudowę portu w stronę wschodnią i pogłębienie portu do głębokości nawet 9,5 metra, co pozwoliłoby na operowanie z tego portu jednostek nawet większych niż CTV. Urząd Miasta cały czas jest na etapie tworzenia koncepcji portu z projektantem. Nie są jeszcze znane dokładne koszty wybudowania portu serwisowego w Wodysławowie. Natomiast jeżeli udałoby się zrealizować tą koncepcję, byłby to bardzo fajny, duży port serwisowy, bardzo blisko pierwszej fazy realizacji morskich farm wiatrowych w Polsce. Jeżeli chodzi o port Weba, wielkość statków, które mogą wchodzić do portu Weba, według teorii może mieć 50 metrów, 15 metrów szerokości i 3 metry zanurzenia. Natomiast ze względu na to, że port Weba położony jest w ujściu rzeki Weba, występują okresowe problemy z wypłycaniem portu. Natomiast są one również niwelowane przez działania pogłębiarek. Port Weba ma bardzo fajny plan rozwoju swojego portu, ponieważ ma koncepcję rozbudowy falochronów w taki sposób, żeby poprawić żeglowność i bezpieczeństwo wchodzenia i wychodzenia z portu w złych warunkach pogodowych. Jest koncepcja na pogłębienie kanału portowego w taki sposób, żeby w sposób bezpieczny nawet duże jednostki Eurotransfer Vessel mogły operować z tego portu. Jest to najbliższy port względem większości planowanych morskich farm wiatrowych w pierwszej fazie developmentu, ponieważ znajduje się prawie centralnie na środku wszystkich lokalizacji pierwszej fazy. Jeżeli chodzi o wybór portów, wiemy, mamy deklarację tylko od jednego inwestora, który w chwili obecnej zadeklarował, że będzie korzystał z portu Weba i jest to firma Polenergia i Equinor, którzy również deklarują wsparcie rozwoju tego portu, co zostało dość szczegółowo opisane przed otrzymaniem umowy różnicowej. Burmistrz miasta Weba wraz ze swoim zespołem, wraz z pracownikami portu przygotowali bardzo fajną koncepcję rozwoju portu. W pierwszej fazie zakłada ona odsunięcie na wschód wschodniego falochronu o 140 metrów, co pozwoli na wykaszenie falowania wewnątrz portu i bezpieczniejszą żeglugę podczas wchodzenia i wychodzenia z portu. Następnie są przygotowane trzy warianty wybudowania basenów wewnątrz portu. I tutaj w zależności od tego, jak i kiedy będą dostępne fundusze, zostanie zrealizowana jedna bądź wszystkie trzy koncepcje, co pozwoli zachować w dalszym ciągu portowi w Łebie charakter małego portu lokalnego. Pierwsza koncepcja zakłada wybudowanie basenu zaraz za główkami portu, jeszcze przed istniejącą mariną po stronie zachodniej. Druga koncepcja zakłada wybudowanie
basenu za mariną i za budynkiem mariny, również po zachodniej stronie. I to jest jeszcze miejsce przed starą stocznią. I trzecia koncepcja zakłada wybudowanie, oj, przepraszam, to jest druga koncepcja, za budynkiem mariny i za mariną. I trzecia koncepcja zakłada wybudowanie, to jest trochę inny obrazek, zakłada wybudowanie małego basenu na samym końcu portu, również po zachodniej stronie, przed samym mostem. Natomiast na tej koncepcji widzimy wszystkie trzy planowane warianty. Jeżeli chodzi o port Ustka, otrzymaliśmy oficjalne informacje z Urzędu Morskiego na temat dwóch koncepcji rozbudowy portu Ustka. Obecnie do portu Ustka mogą wchodzić statki o długości do 80 metrów i zanurzeniu do 4 metrów. Natomiast obydwie koncepcje rozbudowy portu Ustka przez Urząd Morski zakładają rozbudowę zewnętrznego portu w Ustce. Żadna koncepcja nie zakłada budowy, rozbudowy czy przystosowania portu wewnątrz. Wiemy natomiast, że istnieją prywatne firmy, które takie działania podejmują, więc jest szansa, że jeszcze przed realizacją koncepcji budowy zewnętrznego portu w Ustce, port Ustka może zostać przygotowany w dużo lepszym zakresie do obsługi morskich farm wiatrowych. Farmy, które mogą być obsługiwane z portu w Ustce, no to jest farma FEW Baltic 2, dewelopowana przez RWE i BTI. Może również służyć jako port do obsługi farm PGE i Polenergii Equinora. Tutaj też mam tabelę pokazującą odległości portu od poszczególnych lokalizacji. I dwa warianty rozbudowy portu na zewnątrz. Obydwa warianty zakładają rozbudowę portu o wielkości około 14 hektarów po zachodniej części. Jako jedna z części portu jest ona dedykowana jako terminal RORA i druga część portu, ta bardziej na północny zachód, jest dedykowana farmom wiatrowym i tutaj w planie on został określony również jako port instalacyjny. Jeżeli ten port powstałby w takim zakresie, jak jest planowany, rzeczywiście można by rozważać działania instalacyjne. Głębokość projektowana jest do 9,5 metra, więc jest to, powiedzmy, granica użyteczności portu instalacyjnego. Ta głębokość powinna być jeszcze jakieś 2-3 metry większa, natomiast można by wtedy rozważać budowanie farmy wiatrowej z takiego portu. To, co wydaje się problemem w tych koncepcjach, które są przedstawione przez Urząd Morski, to kwestie środowiskowe, kwestie ruchu turystycznego i kwestie dewelopowania tak dużego projektu, ponieważ mało prawdopodobne wydaje się zrealizowanie tego projektu na pierwszą fazę offshore w Polsce. Natomiast trzymamy kciuki, jest to trochę większa inwestycja niż w porcie Wodysławowo, natomiast powstanie dwóch takich portów i w Wodysławowie, i w Ustce, i rozbudowanie wewnętrzne portu w Łebie dałoby nam ten minimalną wymaganą operacyjność do obsługi farm wiatrowych w Polsce, razem już być może ze składowaniem kabli w takich portach serwisowych. Mamy też, w raporcie umieściliśmy krótką orientacyjną tabelę z kosztami rozbudowy poszczególnych portów, natomiast są to bardzo wstępne założenia, jeszcze nie policzone dokładnie, więc bardzo proszę nie przywiązywać się do kwot. Te kwoty cały czas się zmieniają. Zmieniają się koncepcje, które są dewelopowane w zakresie rozbudowy tych portów. Nie wiemy jeszcze, którzy deweloperzy z których portów
będą operowali. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że niezależnie od tego, który port zostanie wybrany przez deweloperów jako swój port serwisowy, na Bałtyku warunki pogodowe często są zmienne i porty serwisowe musimy przygotować w taki sposób, żeby każdy port serwisowy miał swój port zapasowy, w taki sposób, żeby jednostka z serwisantami z morza zawsze mogła wrócić do bezpiecznego portu. Chodzi o bezpieczne schronienie. Każdy z portów, i Łeba, i Władysławowa, i Ustka mają wiele swoich zalet, natomiast każdy z portów posiada również swoje wady i przy różnych kierunkach wiatru wejście do różnych portów jest bardziej ryzykowne bądź mniej ryzykowne. Mamy w raporcie również krótką wzmiankę o portach instalacyjnych w Gdyni i w Gdańsku. Ze względu na to, że w pierwszej połowie roku, kiedy przygotowywaliśmy raport, jeszcze nie było wiadomo, który port będzie portem instalacyjnym dla inwestorów. W dalszym ciągu tego nie wiemy, natomiast koncepcje trochę się zmieniają. Czasami niestety z tygodnia na tydzień słyszymy różne informacje. Natomiast jeżeli chodzi o port w Gdyni, to pomijając kwestię budowy terminala offshore, zewnętrznego portu w Gdyni, wybudowanie mniejszych projektów farm wiatrowych w Polsce byłoby możliwe z wykorzystaniem wewnętrznego portu w części BC-tu albo GC-tu z wykorzystaniem placów za estakadą. Jest to koncepcja, która jest do zrealizowania, natomiast wymaga ona zaawansowanej logistyki, być może częściowo feederingu wewnątrz portu, co może być utrudnione, jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch statków kontenerowych i promów pasażerskich. Jeżeli chodzi o odległości portu Gdynia i portu Gdańsk do farm wiatrowych, są one bardzo zbliżone. Podobne odległości jak z Gdyni, z Gdańska do naszych projektów, które są dewelopowane, mamy z portu Rennes na Bornholmie. Jeżeli chodzi o Gdańsk, mamy gotowy terminal DCT, terminal głębokowodny, który obecnie jest w 100% wykorzystywany przez kontenery. Wiemy, że były prowadzone rozmowy na temat wykorzystania terminalu DCT do budowy projektów morskich farm wiatrowych. Jest to istniejąca infrastruktura, którą w bardzo krótkim czasie można dostosować do tego, żeby wybudować farmy wiatrowe, polskie farmy wiatrowe, polskie morskie farmy wiatrowe z polskiego portu. Natomiast oczywiście kwestie ekonomiczne i negocjacji pomiędzy operatorem terminala i inwestorami, to już jest po stronie inwestorów, natomiast jest to prawie gotowa infrastruktura. Jeżeli chodzi o polski łańcuch dostaw i to, co mogą zyskać regiony Wybrzeża Środkowego przy małych portach i regiony Wybrzeża Zatoki Gdańskiej przy portach Gdynia i Gdańsk, no to jest to lokalny łańcuch dostaw, to o czym wspominał pan marszałek w swoim przemówieniu na początku naszego spotkania. Oczywiście w sektor dealu, w umowie sektorowej jest założenie, że w pierwszej fazie osiągniemy poziom 20-30% local content. My w naszym raporcie założyliśmy liczbę od 20-25% i w drugiej fazie od 45-50%, czyli bardzo zbliżone są to szacunki do umowy sektorowej. Natomiast żebyśmy
ta część instalacyjna portu w Gdyni lub w Gdańsku, ewentualnie w Świnoujściu czy w Renę. Oczywiście jest to duże wydarzenie, ono będzie powtarzało się cyklicznie. Mamy wiele projektów do wybudowania, nie tylko na Morzu Bałtyckim. Mamy projekty do wybudowania, w których być może uda nam się wziąć udział na Litwie, w Estonii, w Finlandii, w Szwecji, w Niemczech czy w Danii, na Morzu Bałtyckim. Więc są to projekty, które będą trwały po kilka miesięcy, w zależności od decyzji środowiskowych i zgód na palowanie, zgód na operowanie, zgód na instalacje farm wiatrowych. Niektóre decyzje środowiskowe mówią o tym, że można je instalować tylko od marca do października. Także są to duże wydarzenia, natomiast cykliczne, biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój rynku offshore w Polsce, mogą się przesuwać w czasie. Natomiast porty serwisowe, jak tylko którakolwiek farma, morska farma wiatrowa zostanie wybudowana i uruchomiona, te porty będą musiały być gotowe do jej obsługi. Ponieważ naczelną rolą tych portów serwisowych jest utrzymanie ruchu farmy wiatrowej. Ona musi cały czas produkować i dostarczać prąd. To jest bardzo duża szansa dla społeczności lokalnych, dla rybaków, dla osób, które pracują w sektorze turystyki w tych portach, na to, żeby również uczestniczyć w tym rynku offshore'owym. Albo przebranżowić się, albo świadczyć usługi dla tego rynku offshore'owego. W każdym centrum serwisowym, nawet dla najmniejszych projektów morskich farm wiatrowych, będzie stacjonowało minimum 40 inżynierów, elektryków, mechaników, którzy będą w systemie zmianowym natomiast codziennie operowali na morskich farmach wiatrowych. Codziennie, na tyle, na ile pozwoli nam pogoda. Wiadomo, że dla tak małych statków jak CTV, tych dni pogodowych, które będą nadawały się do tego, żeby prowadzić pracę w ciągu roku, mamy około 200 na Bałtyku. W pozostałych dniach ten serwis nie będzie możliwy do przeprowadzenia, natomiast w zależności od tego, czy któryś z inwestorów zdecyduje się na używanie statków typu SUV, czyli Service Operation Vessels, te statki mają trochę większe graniczne warunki pogodowe do operowania. To wszystko może się zmieniać, natomiast nie ulega wątpliwości, że jednostki CTV będą brały udział w operacjach serwisowych, ponieważ jest to najtańszy dostępny środek transportu na morską farmę wiatrową. W skrócie o raporcie to tyle. Nie wiem, czy zmieściłem się w czasie, czy nie. Jeszcze 5 minut, bo wcześniej podobno mówiłem bardzo za dużo i nasze spotkanie wstępne w Urzędzie Marszałkowskim trwało ponad 2 godziny. Z dzisiaj musiałem się streszczać. Dlatego mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do przeczytania, do przejrzenia raportu i do dalszej dyskusji na ten temat. Zdaję sobie sprawę, że wszystkie tematy, o których mówiłem, tylko pobieżnie zaznaczyłem, że jest to temat rzeczywiście szeroki, natomiast bardzo ważny dla rozwoju local contentu w Polsce. Powinniśmy skupiać się rzeczywiście na rozbudowie wszystkich portów serwisowych na polskim wybrzeżu. Wodysłowowo, Ustka i Łeba w pierwszej kolejności, natomiast później Mrzeżyno, Kołobrzeg i Świnoujście również jako porty serwisowe. Port w Darłowie, w zależności od tego, kiedy ta farma wiatrowa dokładnie na północ portu w Darłowie zostanie uruchomiona, ze względu na to, że tam są powiedzmy ograniczenia pewne związane z wojskiem. Natomiast przyszłość dla wszystkich polskich portów wydaje nam się świetlana na najbliższe 25-30 lat, a biorąc pod uwagę repowering na kolejne lata.